Adela Maziarek, natural.poland. Maj to okres intensywnego wzrostu buraków cukrowych. Na tym etapie rozwoju system korzeniowy niejednokrotnie nie nadąża za pobraniem odpowiedniej ilości składników odżywczych z gleby i nie jest w stanie zaspokoić wymagań pokarmowych młodych roślin buraka cukrowego. Jeżeli więc już uporacie się z najgroźniejszym agrofagiem w tej uprawie, czyli z chwastami, a burak osiągnie fazę 4-6 liści, powinniście uzupełnić dolistnie składniki odżywcze, zanim ich niedobory będą widoczne na roślinach. Jak wiadomo, makroskładniki w 80% pobierane są z roztworu glebowego. Przez liście można dostarczyć tylko ich niewielką część. Dlatego w przypadku tej uprawy, ale także i innych roślin, bardzo ważne jest przygotowanie odpowiedniej strategii nawożenia przedsiewnego. Jeżeli chodzi zaś o mikroelementy, to w 100% ich zapotrzebowanie można pokryć właśnie w formie oprysku dolistnego. Burak cukrowy powinien być przede wszystkim nawożony borem, ale także manganem, cynkiem i miedzią. Od kilku lat nowym elementem w technologii nawożenia buraka jest także stosowanie krzemu. Udowodniono, że aplikacja krzemu ma bardzo pozytywny wpływ na procesy fizjologiczne roślin, między innymi na wzrost, rozwój, na zwiększenie odporności na stresy biotyczne i abiotyczne, które występują w trakcie sezonu wegetacyjnego, ale przede wszystkim na wzrost polaryzacji cukru w buraku. Nawozów krzemowych na rynku jest bardzo wiele, jednak ja proponuję Państwu zastosowanie w uprawie buraka cukrowego Smart Sealu, krzemowo-wapniowego nawozu dolistnego opartego na kalcycie morskim i zeolicie. Dzięki synergii tych dwóch składników rośliny zdecydowanie lepiej będą gospodarowały wodą w okresach suszy, będą miały wzmocnione mechanizmy obronne, jeżeli chodzi o ataki ze strony szkodników czy patogenów, a to wszystko przełoży się w efekcie końcowym na wzrost polaryzacji cukru i plonu buraka cukrowego. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat tego produktu, jego działania nie tylko w buraku, ale także i w innych uprawach rolniczych, zapraszam do kontaktu.